Cześć, witam Was wszystkich. Niedzielny poranek. Jak niedziela, no to czas na vloga. No i troszeczkę dzisiaj pokażę Wam takiej naszej charakterystycznej części krajobrazu podlaskiego, można powiedzieć, bo u nas na regionie to jest bardzo często spotykane. Dalej w Polsce, im dalej w Polskę, tym rzadziej się to widzi. A mianowicie zgarniacze linowe obornika. No to jest dosyć ciekawy patent, bo to jest bardzo proste i genialne w swojej prostocie i przede wszystkim tanie. No i działa. U mnie te zgarniacze na oborze uwięziowej funkcjonują od końca lat 90. Z drobniejszymi bądź większymi awariami, ale funkcjonują tak naprawdę do dnia dzisiejszego. W tym momencie tutaj na tym obiekcie starym są utrzymywane jałówki. Połowa z nich niestety stoi na uwięzi. I właśnie od nich obornik usuwany jest dalej za pomocą tych zgarniaczy linowych, więc nie przedłużamy. Może dla części będzie to nic nowego, a dla części widzów będzie na pewno taka ciekawostka, jak to funkcjonuje, jak można tanio i szybko zrobić sobie zgarniacz w oborze uwięziowej. Także mniej więcej pokażę, jak to działa i funkcjonuje. Tak jak mówiłem na wstępie, budowa jest banalnie prosta. Cały mechanizm napędowy stanowi silnik napędzający przekładnię, przekładnię redukcyjną i pod kątem zwalniającą. No różne tutaj były wariacje wstawiane, zależy jaka się tam gdzieś z odzysku, komu trafiła przekładnia, taką się wstawiało. No i szajba, na którą napleciona jest linka. I po prostu porusza się tą linkę w tył i w przód i po prostu jest zrobiony taki obieg, tak, wokół obory. Zaczniemy od góry, leci i właśnie na końcu obory jest kółko, na górze, na dole i leci na dole też linka. No tutaj może już jej nie widać w oborniku. Zły moment wybrałem na prezentację, ale niestety taki czas miałem w tym momencie, więc na końcu właśnie stoi szufla i po włączeniu włącznika ona jest ciągnięta dalej. A co się dzieje za oborą, bo też tam jest troszeczkę infrastruktury, jeśli chodzi o taki zgarniak. No to są dwa ważne elementy, bez których to by nie funkcjonowało, czyli słup, na którym ta linka jest zawieszona do góry, żeby po prostu jak najwyżej pryzmować ten obornik, i kółko dociskowe, które po prostu, gdy szufla dojeżdża, ono przesuwa się w przód razem z towarem, a później wraca na swoje miejsce. Dlaczego ono jest tak istotne? Żeby po prostu dociskało linkę w kanale. Tutaj, żeby po prostu szufla, która jedzie, nie szła do góry, tylko ciągnęła się po prostu w kanale, wszystko zgarniając i wypychając na płytę obornikową. Tutaj nie jest zbytnio porządek zrobiony na brzegu, ale jeżeli się uda, to naprawdę można spore hałdy nasypać i tutaj nic się nie dzieje. Jeśli chodzi o linę, lina najlepiej u mnie sprawdza się syntetyczna, spożywa. Jest to 18 mm lina, metalowe po prostu obornika i słońca nie wytrzymywały i po prostu dłużej nie służyły niż te syntetyczne, a w zakupie są dużo, dużo droższe. No to jest opcja pierwsza, bo są dwie opcje, jeśli chodzi o zgarniacze linowe, takie samorobne. Druga to jest, że linka ta dolna idzie nieco wyżej, tak powiedzmy na linii grzbietów u krów, i do niej dwoma linkami są przyczepiona jest szufla, którą można cofać do po prostu po oborniku i brać części. Tutaj w tym akurat wszystko musi jechać na raz, nie da się tego podzielić, także to jest ten minus, że po prostu trzeba systematycznie, no teraz od jałówek to raz dziennie wystarczy wygarnąć, nie można tego po prostu przeciągnąć, nie da się raz na dwa dni, bo wtedy no by nam większość obornika uciekła na boki z powrotem.
Przy krowach po prostu raz, dwa razy dziennie to trzeba było usuwać, jeżeli były krowy mleczne i nie było właśnie innej możliwości, żeby to sprawnie szło. Taki jest jeden minus tego zgarniaka. Drugi minus to jest, gdy przychodzi zima, to trzeba pilnować wszystko to, co się dzieje na zewnątrz, żeby nie zamarzało, bo ta szufla po prostu potrafi się sklinować i narobić bałaganu, także trzeba boki kanału skrobać. No i podjazd też musi być wyskrobany, żeby tam nic nie przymarzało na bieżąco. No, to jest wada. Żeby nie było po prostu zimy, to ten zgarniak byłby wręcz idealny i mało pracochłonny, a jednak tutaj stać na mrozie, na wietrze, na śniegu i skrobać ten kanałek, to jest trochę kłopotliwe, no bo w lato po prostu włącza się włącznik w przód i jedzie, i tylko gdzieś tam jak coś się wysunie poza kanał, wrzuci się z powrotem na szuflę, także to kontrolując, i naprawdę jest czyściutko, prosto i bez zbędnych tutaj kombinacji. Wcześniej powiedziałem, że to jest tani sposób, tak, bo cały komplet używany to można kupić za około 3000 takiego zgarniaka plus tam lina, kilka stówek i mamy gotowy zgarniacz, czyli dwa te kółka na końcu, na tylnej ścianie obory, przekładnia z silnikiem, szufla, no i kółko na słup, no i do tego dochodzi jeszcze te kółko dociskowe, także są wariaci, którzy takie rzeczy wykonują, są możliwe do kupienia używane, jak i nowe, także myślę, że ze słupem to max 5-6 tysięcy i zgarniacz funkcjonuje. Tutaj jesteśmy na tej stronie, co jest więcej legowisk, bo tutaj zgarniał on od 19 krów dojnych i wyrabiał się, także naprawdę nie jest to złe urządzenie, aczkolwiek to już troszeczkę przechodzi do historii, bo teraz już system utrzymania wchodzi wolnostanowiskowy, bądź też jak uwięziowy, no to na rusztach, bądź też na zgarniaczu hydraulicznym, jednak podkreślam, że ten zgarniacz hydrauliczny jest o wiele droższy od tego, no wygodniejszy na pewno, ale też i droższy, także na mniejszych oborach, na mniejszych stadach, jak ktoś sobie chce zmodernizować obiekt, żeby nie taczkować, no to jest naprawdę fajna opcja i fajne rozwiązanie. Dość tanie, dość proste i w mniejszych gospodarstwach ono naprawdę powinno dać radę. Także myślę, że pokrótce zaprezentowałem podlaskie koleje linowe, jak one wyglądają. U nas tego jest naprawdę multum. W każdej wiosce praktycznie gdzieś się znajdzie co najmniej jeden, a jak nie, to kilka obiektów z takimi zgarniaczami.
No dosyć popularne z tego względu, że są mało awaryjne, proste i tanie. Co do awarii, no to jednej zimy przykładnie rozwaliło z tego względu, że właśnie nie było dobrze oczyszczony kanał na końcu i szufla zatrzymała się i po prostu jakaś była wadliwa przekładnia i ją po prostu uszkodziło. No a tak to pękająca linka, czy też łożyska na kółku, bądź też kółko się wyrobi. I to są całe awarie, no ewentualnie szufla się wyciera, tak, z czasem, bo ona chodzi po kanale, także to co jakiś czas trzeba wyremontować, bądź też zrobić na nowo. To jest kwestia, z którą trzeba się liczyć. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o możliwe ewentualne awarie. One nie są jakieś mocno kosztowne, więc wszystko można sobie ogarnąć we własnym zakresie. Także cóż, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten film. Jeżeli się spodobało, to zostawcie coś po sobie i do zobaczenia w kolejnym.